Proszę o spokój, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izba. Z tej mównicy padało bardzo wiele inwektyw tego typu. Przywróćcie sobie rozum, nie zrobiliście prawie nic. Obiecywaliście obrzydliwe kłamstwa, okradaliście Polaków. Tylko liczby, tylko fakty. Więc posłuchajcie, szanowni państwo. Kiedy wy rządziliście, ja byłam dyrektorem zespołu wiejskiego szkół. I aby dzieciom kaganek oświaty i pracy nauczycieli udoskonalić, to rodzice musieli założyć fundację, żeby kupić tablicę interaktywną, żeby wyposażyć w komputery. A teraz cyfry i fakty. Teraz, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jest aktywna tablica. I proszę posłuchać. Pierwsza edycja 2017-19. Pani marszałek, proszę przedłużyć mi... proszę mówić. Posłów z Platformy uspokoić. Liczba szkół, które otrzymały interaktywne tablice, to jest 15 580 na kwotę bagatela 166 milionów. Druga edycja 2020-2024. Łącznie przeznaczono 290 milionów. Idźmy dalej. Laboratoria przyszłości. 1 200 000 000. Proszę państwa, dla rządu ważny jest każdy uczeń bez względu, panie pośle, na to, gdzie mieszka, z jakiego środowiska się wywodzi i jak materialnie stoją jego rodzice, a za waszych czasów nie. Dziękuję bardzo. Panie marszałek, naprawdę 5 minut przerwy dla tych państwa to jest za mało, żeby ostudzić. Pani poseł, bardzo proszę, naprawdę, i bardzo proszę obie strony sali o spokój.